Witam Was, moi kochani. Weźmiemy się dzisiaj za tą drugą warstwę, tą właściwą, czyli taki temat będziemy robić. Możecie sobie poczytać, wygooglować. Jest to ta sama masa, co robiliśmy ostatnio, tylko że po prostu pod inną nazwą, czyli preparat. Ta sama zasada. Przemieszam to, dosypię granulat, dwa worki i w zasadzie otwardzacz, żeby to ogarnąć. Nakładać będziemy paską metalową, myślę, w tym wypadku tutaj. No i zaczniemy sobie gdzieś tam od tej ściany tu, prostej, długiej. Polecimy naokoło, zobaczymy, ile uda się zrobić w ten sposób. Także przygotowuję sobie mieszankę, przemieszam to wcześniej bez dodawania tego i dopiero potem wsypię proszek. I ważna sprawa też, moi drodzy, podkład jest, czyli grunt jest z tej samej firmy, tak? Czyli jakby nie patrzeć, robimy ten system, czyli Dysperbit, ale też z tego Nexlera, więc mamy pewność, że jest to właściwie przygotowane podłoże. Natomiast są Dysperbity też z innej firmy. Nie chciałem tutaj robić żadnej mieszanki, wolę robić system. Mamy tutaj też Dysperbit w postaci zwykłej, niewymieszanej, które poleci na drugi raz do środka. Natomiast na zewnątrz lecimy tym tą dwuskładnikową masą, żeby zrobić po prostu mocniejszą izolację zewnętrzną, to co Wam mówiłem. Wewnątrz też zrobimy tą izolację, ona też tam będzie, myślę, spełniać swoje zadanie, ale takiego naporu wody tam się nie spodziewam, jak napór wody na zewnątrz. Dobra, mieszam i bierzemy się za robotę. Dobra, przemieszałem sobie to w ten sposób, nie dolewam tutaj żadnej wody, nic nie dokładam, w takiej postaci jak jest. Dosypiemy proszek, wymieszamy i będziemy brać się za robotę. Mamy około 2 godzin na wyrobienie tego wiadra. Jeżeli zostawimy tutaj w tym wiadrze do jutra, no to mamy pewność, że on po prostu będzie materiał do wyrzucenia, bo stwardnie nam nawet we wiadrze, jak go przykryjemy, więc tutaj trzeba to całe ogarnąć. No i dwa te proszki aplikuję. Nie wiem, co tam to jest, ten pierwszy składnik, czy to nie jest Dysperbit czasem, nie wiem, tam nie będę wnikał. Jest to taki produkt, jaki jest, więc tutaj nie ma co. Robiliśmy już na tym produkcie, tak jak Wam mówię, tylko był pod inną nazwą. Rozmawiałem z tym z hurtowni, mówi, że to jest, mówi, to samo, tylko zmienili nazwę, już tamtego oni nie dostarczają. No i dobrze to wymieszać teraz tylko i działać. Dobra, moi drodzy, ja sobie to wymieszam do porządku i będziemy widzieć, jak będziemy już nakładać, aplikować ją na ścianę. Myślę, trzeba do dołu, do porządku, to żeby to wszystko się tam nam wychłało. Dobra, chwilę mi to zajmie, więc przemieszam i lecimy z tą izolacją. Dobra, mamy namieszane, czyli taka konsystencja wyszła z tego i zaczniemy nakładać packą w ten sposób, żeby to tak, jakbyśmy szpachlowali, czyli od dołu, żeby tą warstwę, te 3 mm przepisowe zachować. I to, co Wam mówiłem, czyli te dołki tutaj, które są, zostają z automatu przykryte. Tutaj tylko ten nasz dół. Staram się do samego dołu jechać tym materiałem. I w takiej formie będziemy jechać po całości. O, tu widać ewidentnie, że to wszystko jest poprzykrywane. Nałożę sobie jakiś obszar, na razie byle jak, znaczy byle jak, w sensie takim, że w sensie takim po prostu, że coraz, znaczy kawałek przejadę, a potem będę dopiero paczką formował tą właściwą. O, czyli w ten sposób i
polecimy teraz, muszę to przemieść jeszcze tutaj ten dół troszeczkę, bo o, i dopiero teraz będziemy formować w ten sposób, żeby te wszystkie dziury pozakrywać. No będzie co robić tutaj z tym dzisiaj, powiem wam, ale myślę, że jakoś ogarniemy. No i jedyne co mnie czeka, to mycie co chwilę narzędzi, bo strasznie to potem zasycha, więc trzeba to ogarniać na bieżąco. I taką warstwę jak nałożymy, myślę, że spokojnie wystarczy. Jest to na pewno dużo lepsze niż dysperbit, mocniejsza przede wszystkim ta masa. Tutaj nie musimy się starać, to nie jest gładź, moi drodzy, tylko to jest izolacja, więc nie trzeba się tam pucować przy tym za bardzo. Ważne, żeby było naciągnięte na całą ścianę w ten sposób i tyle. Dobra, mam co robić, więc jadę z tą ścianą. Wszystko oczywiście za chwilę będzie już zaś kopyto uwalone, ale to tak to wygląda przy takiej robocie, niestety trzeba się z tym liczyć. Dobra, zobaczymy, ile uda ci się zrobić. Ostatnio robiłem to pędzlem, ale pisaliście mi, że pędzlem to się nie nakłada, więc tutaj będziemy aplikować to packą. Zresztą tak piszę na wiadrze, packa metalowa lub natrysk. No natryskiem raczej tego nie będziemy robić, to co wam mówiłem, ale zrobimy to po prostu za pomocą packi metalowej i tyle. Dobra, działamy. Jadę dalej, zobaczymy jak to pójdzie, na ile przede wszystkim wystarczy nam takie wiadro. Dobra, na tyle mi wystarczyło, zaraz mierzymy, powiem wam szczerze, bo tutaj będziecie mieć odnośnik dość taki przyzwoity, bo mamy praktycznie metr wysokości, 98 cm dokładnie, więc zmierzymy sobie tak mniej więcej, żebyśmy wiedzieli, jaka wydajność jest tego naszego po prostu preparatu. O kurde, dobra, ale już to przełkniemy, bo wiecznie upierdzielony z tego mazidła. Nie lubię takiej roboty, powiem wam, w sensie takim tylko i wyłącznie, że jest to brudząca robota, tak? Reszta jest do przyjęcia. Nie jest to jakaś tam ciężka robota, nie wiadomo co. Czyli mamy 8. No, liczmy 12,5 metra gdzieś w tych granicach wyszło mi z jednego wiadra. Nic tu nie oszczędzałem, na grubo jadę, więc tak, żeby to na raz założyć, no 12,5 trzeba liczyć, czyli w ten sposób to wygląda. Tak jak mówię, nie jest to, moi drodzy, gładź na ścianie, ale chodzi o to, żeby tą warstwę tutaj zaaplikować do porządku. Te doły tutaj nabijane, żeby, widzicie o co chodzi, żeby po prostu tam ta woda się gdzieś nie dostała. Jeszcze myślę, jak zakończę w koło obiekt, to przelecę jeszcze pędzelkiem po prostu, jak to już, bo to schnie praktycznie tam już z tamtej strony, więc pędzelkiem jeszcze sobie tutaj przelecę ten dół, żeby tu ten punkt newralgiczny dobrze doizolować, czyli ta strefa między papą a ścianą, tu o ścianę się nie martwię. Zobaczcie, jest to naprawdę warstwa dość obfita, mimo tego, że no są takie wrzery, no to już nie będziemy z tym wojować, jakieś tam baty też zostają po tej patce. To akurat jest dla mnie mały problem. Jak trzeba będzie, to się po prostu kielnią potem ze skrobie. Myślę, że pójdzie, zobaczymy. No i tyle. Jadę dookoła tej ściany, więc mamy 6 wiader. Myślę, że wystarczy. Jeżeli nie, no to trzeba będzie tam może wiaderko jeszcze dobrać. Ale póki co wyróbmy to, co mamy i będziemy widzieć, co będzie dalej. Także narzędzia sobie umyłem po każdym wiadrze, żeby po prostu były czyste, bo ta żywica, myślę, że to też jest na bazach żywicy, ta izolacja, ona po prostu jest taka, że robi się taka skorupa, taka guma na tym, i umyłem sobie je wstępnie, oczywiście nie szoruję tego jakoś tam specjalnie, ale przemyłem, na razie to fajnie schodzi, więc tu już to pierdzielę z tej strony, bo tu już ta packa przeżyła już niejedną wojnę i dalej działa. Więc tak to wygląda. Dobra, jadę jeszcze następne wiadro, czyli wymieszam i zobaczcie, no nie wiem ile, może godzinkę mi to zajęło, może nie. Więc myślę, że spokojnie te całe 6 wiader dzisiaj wyrobimy.
chodzi o tą izolację zewnętrzną, tak jak wam mówię, żeby po prostu przygotować sobie pod XPS-a następny etap prac, więc oczywiście wewnątrz też jest ważne, bo jak nie zrobimy wewnętrznej izolacji, to nie zasypiemy tego, oczywiście wiadoma sprawa, ale póki co na razie idzie to, chociaż powiem wam, zapowiadałem zaś te deszcze, więc zobaczymy jak będzie. Na razie jadę, póki jest pogoda, niech sobie to schnie. Tutaj w tych miejscach już nie wiem, czy to będzie widać, chciałem przeciągnąć, poprawić, ale zrobiło mi się, widzicie, taki temat troszeczkę, więc to zostawiam i ona tu, no już tak ją troszeczkę bierze, widzicie, o, jak już dotykam, to ją tak zaczyna już tu po prostu wiązać ta, ten utwardzacz, który został dodany, ten drugi składnik, no myślę, robi tutaj dobrą robotę, także tak to wygląda. No a tak jakieś tam stróbki potem, myślę, że to zleci i nie będzie problemu. No nie wygładzimy tego na pewno, tak jak gładź na ścianie, no nie miejmy złudzeń, ale myślę, że w takiej formie jak to nałożymy, będzie bardzo ok. Tą packą wtedy robiłem ostatnio pędzlem, to co wam mówię, ale pisaliście mi zresztą na wiadrze, też pisze, żeby nie aplikować tego, znaczy nie pisze, żeby nie aplikować, ale pisze sposób aplikacji, więc tutaj paca metalowa idzie w ruch i lecimy. Dobra, mieszam następne i działamy. Zobaczymy, co tam uda się zrobić. Myślę, że opierdzielimy to w koło na spokojnie. Oczywiście pogoda dopisze. No i tu jeszcze jedna sprawa, moi drodzy. Takie punkty jak tutaj, więc tu wiadomo, że pędzlem trzeba będzie to wymazać tam pod spodem, żeby to zaizolować, no bo packą nie jesteśmy w stanie tutaj dojść, nie miejmy złudzeń, więc tutaj siłą rzeczy i tak wskoczy ten pędzel, może nie w formie chlapaka, ale w formie takiego mniejszego krzywaczka, żeby tam wszystko jakoś doprowadzić do porządku. No i widzieliście sami te dołki, które tutaj zostały, czyli te wgłębienia, które są w pustaku, wszystko tutaj, zobaczcie, wszystko zostało zaciągnięte, nic nie widać, no i tyle. Dobra, lecimy dalej. Dobra, tu robię troszeczkę inaczej, zaraz wam pokażę jak, o co chodzi. Czyli nie ściągam wzdłuż, tylko w poprzek, to lepiej wychodzi, znaczy lepiej się to robi, po prostu lepiej się układa. Walka jest teraz, już powiem wam, z tymi, bo klei się strasznie do łap, ale jakoś tam, myślę, ogarniemy, bo drugie rękawiczki zmieniłem, ale to nic nie dało. Czyli tu tradycyjnie nakładam w ten sposób jakieś takie mniejsze odcinki. Tutaj jeszcze zrobimy tym pędzelkiem to, co wam mówiłem, czyli ten dół, ale do tego dojdziemy na spokojnie. Pierw sobie tutaj ogarniam ten temat i teraz jadę w ten sposób, czyli w poprzek układam. Czyli zostawiam taką warstwę, nie wiem, czy to widać, żeby nie robić już potem tego drugi raz, tylko pokryć to zarazem i w ten sposób. Myślę, że równie się to troszeczkę nakłada, równie jak równie, no ale nie ma tych baciorów takich, więc tak to wygląda. No i to co mówię, widzicie, to się wszystko już tu tak klei, że naprawdę ciężko to opanować, ale no, trzeba to zmęczyć. Wyrabiam już teraz w tej chwili czwarte wiaderko, ale myślę, że starczy. Jestem już poza połową, bo mamy tamtą stronę tu i tu zrobione, więc zostaje nam tamten obszar. Myślę, że będzie tak akuratnio tego preparatu. Dobra, jestem w tym miejscu, muszę wam to pokazać, jak to wygląda teraz już na tym etapie, jak się robi, czyli rękawiczki, stan zaizolowany na 100%, więc nie musimy się martwić, że przemokną. Została mi jeszcze ta ściana tutaj i ten kawałek, ale to już jest, powiem wam, walka o przetrwanie. Tutaj ta końcowa z tym, kurde, żeby to założyć, rozkleić to. Ale musicie to zobaczyć, was też to czeka, jak będziecie chcieli systemem gospodarczym sobie to zrobić. Także lepiej to komuś zlećcie, będziecie mieć z głowy. Masia, nie chcesz tu się zamienić. Dobra, i teraz tak. Muszę teraz tak namierzyć, którą ręką będę brał. I wziąć to. Starać się już to łapnąć tak, jak powinno być. Kielnie tak samo. Bo tutaj już raczej ruchu obrotu nie zrobimy.
i lecimy sobie. Dobrze, że to już końcówka, powiem wam szczerze, bo już ta walka tutaj trochę trwa z tym wszystkim. Czyli cały czas nakładam w tej formie, co wam pokazywałem, czyli w poprzek. W ten sposób lepiej mi się to robi. Bardziej jakoś to... O, widzicie, i tu jest teraz, jakbym chciał obrócić. Kurwa mać, powiem wam szczerze. No masakra to jest, kurwa, jakaś. No musicie tak ustawić rękę, żeby to pasowało, bo już koniec. Kienia też już nienaturalnie, ale jakoś damy radę. No tu już niecenzuralne słowa leciały, powiem wam szczerze. Ale... Miał drugą packę, to bym wziął drugą, ale wziąłem sobie tylko jedną i muszę tym walczyć teraz. Czyli jeszcze chwila. No i koniec. To jest ta pozycja, którą przyjąłem i tego muszę się trzymać, bo teraz jakbym chciał to przemienić na drugą stronę. Ja pierdzielę. Jeszcze jak żyję, tak nie miałem takiej roboty, żeby to się tak skleiło. Ale jest ok, moi drodzy. Mamy radę. To już muszę zebrać. Czyli jak to wygląda. No niestety. Już nie będę tutaj nic wydziwiał. No i to co mówię, tutaj ten dół przelecimy pędzelkiem, zaraz wam pokażę, o co chodzi, jak dojadę sobie tylko tutaj do końca. Kurwa mać. No nie idzie tego łapnąć, powiem wam, bo to jest jakaś rzeźnia. Dojadę sobie tam do końca, to polecimy tym pędzelkiem. Wszystkie te neuralgiczne punkty, które gdzieś tam musimy zrobić jeszcze. Ale myślę, że w takiej formie, jak to jest nałożone, spokojnie wystarczy. Na pewno mamy te przepisowe 3 mm, to co pisze na opakowaniu, więc tutaj nie musimy się martwić, że czegoś nam braknie, jeżeli chodzi o izolację. No i tutaj też jadę. Widzicie, w ten sposób sobie łatwiej to idzie, szybciej przede wszystkim. Myślę, że łatwiej się to, znaczy lepiej się to po prostu rozprowadza, jeżeli robimy to w poprzek. Do wszystkiego dojdzie się z czasem do wprawy, wiadomo. Jak są jakieś dziury takie, że nie chce nam pokryć, no to akurat fajnie kryje, ale jak mamy takie elementy, jak tutaj widzicie, no to przejeżdżam sobie w jedną stronę, w poprzek, w drugą i spokojnie to zalejecie wszystko. Także tutaj nic nie zostanie puste. No i zostało mi jeszcze ten jeden element tu. No i tamten słup jeszcze chcę obrobić, więc namieszam sobie tylko połowę tego paskudztwa. Pół wiaderka, czyli oddzielę połowę do tego, tamto zostawię w oryginalnym opakowaniu, tą drugą połówkę przykryję tą folią i odłożę jedną paczkę tego proszku i spokojnie będziemy mogli to wykorzystać, powiem wam potem, jak będziemy robić poziom, następne murowanie, czyli jako szlam do tych naszych słupów, czyli będziemy mogli tym wyciaprać tutaj te wszystkie elementy do porządku sobie. Spokojnie możemy też tym zrobić, tą izolacją, bo wiadomo, że tam papą tego nie obrobimy, więc tą drugą połówkę, która zostanie na pewno, wykorzystamy już potem na tamtą strefę wyżej, czyli będziemy mogli zrobić no tak zwany szlam, bo pytaliście się mnie, czym robię. Myśmy mieliśmy tutaj na dół papę w płynie, natomiast już tam niewiele zostało i wykorzystamy sobie po prostu ten materiał, rozrobimy i zaciapramy pędzlem i będzie wszystko grało. Także tak to wygląda. Także musicie się przygotować na to, co was czeka. Potem jak będziecie robić, nic z tego nie minie. Na ręce jakoś tam, myślę, domyję benzyną i będzie sprawa załatwiona. Dobra, jeszcze lecę tą ścianę i polecimy z tym pędzelkiem jeszcze.
Dobra, tak to podzieliłem. Oczywiście mniej więcej pół na pół. Nikt tego nie będzie tutaj ważył, się z tym pierdzielił, bo to nie ma sensu. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. I teraz tak, tutaj jest ten oryginalne pudełko, które nie było mieszane, więc to zakrywam z powrotem tą folią, żeby nie obsychało. I skakuje tutaj z powrotem jedna paczka, czyli dzielę to na pół, to zostawiam. Natomiast tą wsypię do produktu i tak jak powiedziałem, wykorzystamy to potem na ten szlam u góry, bo z pewnością to mi już wystarczy tutaj, żeby dokończyć ten temat. Także ważne, że materiału wystarczyło. Zresztą tam, gdzie biorę materiał, ten przestań zawsze jak mi policzy, to zawsze starczy. Nigdy się nie zdarzyło, żeby to tam źle by było policzone, za dużo tego albo po prostu za mało. Także w ten sposób to wygląda. Dobra, dojadę sobie tutaj do końca, zrobię ten słup i weźmiemy się za kosmetykę tutaj, te elementy, które trzeba ogarnąć, czyli ten narożnik tutaj. To jest dla mnie ważne, mimo tego, że jest to już zalane, widzicie, jak się przyjrzycie, jest to wszystko, no tak być powinno, tak? Czyli jest tutaj tej masy nawalone, ona już jest na tyle sucha, że już nie brudzi. No nie wiem, myślę, że izolacja konkret tutaj jest, jeżeli chodzi o izolację zewnętrzne. Ale jeszcze dodatkowo chcę zrobić tym pędzelkiem dla świętego spokoju. Dobra, moi drodzy, ocieprałem sobie tutaj pierw, za czym zaczniemy jechać dalej, te rury tutaj w koło, bo tam paczką nie szło dość na pewno, więc polecimy w tamtą stronę i myślę, że postawimy tą kropkę na i, jeżeli chodzi o tą izolację tutaj, czyli dodatkowo jeszcze przelecę sobie w koło obiektu w ten sposób tutaj ten róg, żeby wszystko pozapychać, bo nie mamy stuprocentowej pewności, czy tam wszystko nalazło, a jak sobie zrobimy w takiej formie, to mamy już teraz kontrolę nad tym na 100% i pewne, że te łączenie nasze tutaj będzie jak najbardziej przygotowane, jeżeli chodzi o te o tę izolację, czyli mamy poziomą spionową połączoną, nie mamy tej facety, to wam tłumaczyłem, dlaczego tego nie robię, więc w takiej formie trzeba to zamknąć, żeby mieć święty spokój, że wszystko będzie jak należy, jeżeli chodzi o tę izolację. No cieszę się, powiem wam, że udało mi się to ogarnąć, chociaż już niecenzuralne słowa leciały, bo sami widzieliście, pokazywałem wam jak ten proces wygląda, więc trzeba było to po prostu ścierpieć i dorobić. O, i wypełnimy sobie całą tą naszą przestrzeń tutaj. Myślę, że z pół godzinki mam temat zamknięty, także wszystkie te elementy tutaj porobię w koło obiektu. Tutaj Sebastian jedzie już w warstwę właściwą dysferbitem, czyli bez rozcieńczania, w ten sposób, żeby to zaizolować. Stóp też mam obrobiony tutaj. Też oczywiście tutaj dołem zrobimy potem tą naszą izolację w ten sposób, tak samo go objadę. No i tak samo zrobimy narożniki pionowe, czyli tutaj te elementy, które są, czyli w tym miejscu też jeszcze dołożymy tej izolacji tutaj, żeby wszystko miało ręce i nogi. Także tak to wygląda, myślę, że wiadomo, o co chodzi. To, że są jakieś tam baciki, to tym się nie przejmuję w ogóle, ona już tu już wyschnięta w zasadzie jest. Te narożniki też, nikt z tego szczelał nie będzie. Ważne, żeby to spełniało swoje zadania, a nie wyglądało. Jest pełna izolacja, możecie się przyjrzeć. Nie ma nigdzie żadnych dziurek tutaj, jeżeli chodzi o... Pokazywałem wam, jak nie w jedną, to w drugą, żeby pozalewać wszystko. I ja śpię spokojnie, inwestor śpi spokojnie, także tak to wygląda. Jeszcze odnośnie tego mieszania w tym wiadrze, nie wiem, czy wam to mówiłem, czemu mieszałem w tym wiadrze, którym miałem wcześniej już produkt wymieszany, a czyste zostawiłem, bo jakbym wymieszał to na odwrót, podejrzewam po prostu, że ten składnik, który już tam był dodany do tego wiadra, spowodowałby to, że ta pozostała ilość produktu też mogłaby skamienieć i by było po zaprawie tak zwanej, czyli nie miałbym tego produktu, tylko bym go po prostu zniszczył, dlatego zostało to w tym wiaderku, które było nieruszane jeszcze wcześniej i tak to wygląda. No a tutaj widzicie taki proces zapobiegawczy, bo jak tak patrzę, to wszystko jest pełne, ale tak mówię, wiecie jak to jest, licho nie śpi, więc trzeba to przygotować sobie
jak najlepiej tylko potrafimy, bo do tego już nie wrócicie. To jest etap, jak zamkniecie temat, to nie wiecie, co tam się dzieje w przyszłości, więc trzeba tu się przyłożyć. No i dobra, mamy gotowe, czyli zrobiona ta nasza dodatkowa jeszcze tutaj izolacja tym pędzelkiem. Czy była konieczność? Moim zdaniem była konieczność to zrobić, bo było parę miejsc, gdzie tam po prostu gdzieś tam ta masa nie podeszła. Była dziura, więc zostało to zalane, dlatego zajęło mi to ile pół godzinki, tak jak mówiłem, więc zrobiłem ten proces, śpię spokojnie, inwestor śpi spokojnie. No, natomiast wy jak sobie będziecie też robić, to polecam wam, żebyście też to ogarniali w ten sposób, łącznie z tym słupem, tutaj oczywiście zaciągnięty jest dotąd. To co potem będzie, odkąd będzie ten styropian tutaj jako wyrównanie, nie ma znaczenia, do tego śmiało możemy kleić, także jesteśmy zabezpieczeni. Jeżeli chodzi o izolację tutaj, tą naszą przeciwwilgociową, wszystkie te rogi tak samo są porobione, zwłaszcza tutaj w tym uskoku, który jest na tym filarku naszym, też trzeba było to wszystko tutaj pozalewać, te rogi wewnętrzne, to wszystko, tutaj troszkę tej masy poszło, więc trzeba to przejść i to ogarnąć, tak jak mówię, proces ważny. Mało kto to robi, oczywiście wiadoma sprawa, bo to większość nastawionych jest tylko na eciepecie, a pierdolić robotę, jak to się mówi, jakoś to będzie. Ja mam troszeczkę inne podejście do tego wszystkiego. Wiem, że do tego procesu ani ja nie chciałbym wracać, ani inwestor nie chciałby potem mieć problemów jakichś tam, że będzie mu ciągło wilgoć, więc czasami jest tak, że może robię coś na wyrost, ale myślę, że warto to zrobić przede wszystkim na tych procesach. To co będzie wyżej, macie jakąś tam szansę poprawki, tak? Bo macie to wszystko nad poziomem ziemi. Natomiast tu jak zalejecie sobie, to no nie ma szans, znaczy jak zasypiecie, nie ma szans, żeby wracać do tego, odkopywać. Wyobraźcie sobie, co to jest za robota. No i tutaj siłą rzeczy musiał wskoczyć pędzel, bo inaczej tego nie szło obrobić, więc też tym pędzlem trzeba było miejscami to porobić. Dobra, my się zwijamy. Sebastian tam ma prawie jedno pomieszczenie skończone. Tak jak mówiłem, tamta izolacja jest dla mnie mniej ważna jak ta zewnętrzna tutaj. Ona już jest tutaj, coś tam pokrapuje, ale ona już jest na tyle, widzicie, że ten deszcz jej tutaj szkody nie zrobi. Tu już na pewno nie, bo tu już podeschło na 100%, więc tu może sobie padać akurat w samą porę. Natomiast tutaj wygląda to w ten sposób, że jest zagruntowane i jeden raz dysperbit wskoczył na gęsto bez rozcieńczania i tak w takiej formie to zostawiamy. Więc tu, tak jak mówię, tu się nie spodziewam jakiejś tam wielkiej wody, natomiast tu trzeba to bardziej się przyłożyć. Tutaj mamy jeszcze, moi drodzy, XPS-a 15, który też nas zabezpieczy przed wilgocią. Nie oszukujmy się, że nie będą newralgiczne punkty, tylko łączenia, które też będą przypianowane, i folia kubełkowa, która nie stanowi izolacji przeciwwilgociowej, ale jak rozłożymy ją w całej formie, jeżeli ma 25 metrów, to na tym odcinku mamy też jakieś dodatkowe zabezpieczenie przed tą wodą. My zrobimy w ten sposób, że wywiniemy ją jeszcze tutaj, żeby ona leciała poza fundament, i jak będzie 15 XPS-a, to po prostu ją puścimy tutaj na dół, niech sobie tam w razie czego ta woda leci, żeby po prostu nie cisło mi tu do tego rogu. Także w ten sposób, zresztą wam pokażę, jak to tutaj ogarniemy. Tak jak mówię, tutaj te fundamenty, bardzo ważna sprawa, izolacja jest naprawdę tutaj kluczowa, żeby to do porządku zrobić, bo jeżeli to olejecie, to no to po prostu to się po prostu zemści i tyle. Nic więcej nie mam do powiedzenia. Także kończymy na dzisiaj. Moi drodzy, miejcie się, do następnego.